Jeżeli jesteś osobą, której brakuje czasu, pieniędzy, pewności siebie, albo znalazłeś lub znalazłaś się w takim momencie swojego życia, że nie widzisz żadnego wyjścia, to obejrzyj to wideo do końca. Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Bea Bartlai. Jestem autorką książki i sprawdzonej w życiu i w biznesie metody Work Smart Not Hard, czyli pracuj mądrze, a nie ciężko. Metody, dzięki której osiągnęłam coś, o czym marzy miliony ludzi na całym świecie, a mianowicie zostałam osobą wolną finansowo. Dzisiaj nie muszę już pracować i dzięki tej metodzie mogę wieść spokojne, wspaniałe, szczęśliwe życie. Mogę się otaczać ludźmi, którzy są dla mnie wspierający. Mogę podróżować po całym świecie. Mogę dysponować swoim życiem i czasem w taki sposób, w jaki mi się tylko podoba. Ale zapewniam Cię, że nie zawsze tak było. Bardzo dokładnie pamiętam czas, kiedy wynajmowałam jednopokojowe, zapleśniałe mieszkanie, kiedy nie mogłam związać końca z końcem, a jedyne listy, które do mnie przychodziły, to były wezwania do zapłaty. Byłam już tak zmęczona i sfrustrowana tą całą sytuacją, że naprawdę nie widziałam światełka w tunelu. I pewnego dnia pomyślałam sobie, że musi być jakaś metoda, musi być jakieś rozwiązanie, musi być jakiś sposób na to, abym mogła wieść szczęśliwe, wygodne życie i zabezpieczyć finansowo siebie i swoją rodzinę. I tak narodziła się moja autorska metoda Work Smart Not Hard, czyli pracuj mądrze, a nie ciężko. Wszystko zaczęło się od tego, jak przyjrzałam się dokładnie czterem bardzo podstawowym obszarom mojego życia. W pierwszej kolejności przyjrzałam się moim finansom domowym. Zrobiłam sobie głęboką analizę i zobaczyłam, jak pieniądze wpływają do mojego budżetu domowego, jak z niego wypływają. Wcześniej nie miałam takiej świadomości, jak te pieniądze w budżecie krążyły. I w ten oto sposób narodziła się formuła oszczędzania pieniędzy. Drugi obszar, któremu się przyjrzałam, to był czas. Przeanalizowałam sobie bardzo dokładnie sposób, w jaki ja zarządzam sobą w czasie i zobaczyłam, że masę czasu przecieka mi przez palce. Z mojej głębokiej analizy wyszło, że potrafiłam marnować do 4 godzin dziennie. I w ten oto sposób zrodziła się formuła oszczędzania czasu. Trzeci obszar, któremu przyjrzałam się dokładnie, to było moje środowisko. To byli ludzie, którymi się otaczałam. I okazało się po tej analizie, że wyniki były raczej przerażające. Czwarty obszar, któremu się przyjrzałam równie dokładnie, to były decyzje. Ponieważ dawno temu nie byłam w stanie samodzielnie podjąć nawet najprostszej decyzji. A te bardziej skomplikowane konsultowałam z osobami z zewnątrz, najczęściej z ludźmi, którzy nie byli dla mnie środowiskiem wspierającym. Cztery obszary, o których powiedziałam Ci wcześniej, były fundamentem do stworzenia mojej autorskiej metody Work Smart Not Hard, czyli pracuj mądrze, a nie ciężko. Metody, dzięki której nie tylko ja zbudowałam sama swoją niezależność, wolność finansową, zabezpieczyłam przyszłość finansową mojej rodziny, ale również metody, dzięki której tysiące ludzi na całym świecie znalazło swoją pracę marzeń, postawiło lub rozwinęło swój własny biznes. Jeżeli więc myślisz, że szczęście, radość, bogactwo zarezerwowane są dla innych, to chcę Cię zapewnić, że jesteś w błędzie. I wszystko, co dzisiaj musisz zrobić, to kliknąć w ten link poniżej, wpisać swoje imię, nazwisko, a darmowy rozdział mojej książki Work Smart Not Hard, czyli Pracuj mądrze, a nie ciężko, którą napisałam po polsku, do Ciebie zaraz pofrunie.